Czołem, czołem, Kromka z Rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Apex Legends Opening 100 paczek. Jaka okazja? Taka, że bardzo wam się spodobał ostatni opening, także jeśli ten się spodoba, to też możecie zostawić łapkę w górę, świnia będzie zadowolona. A po drugie, słuchajcie, dostałem od Electronic Arts po prostu monety na to, aby sobie kupić coś w grze, więc postanowiłem kupić 100 pakietów, biorąc też pod uwagę to, że dostałem laptopa od Republic of Gamers, od Republiki Graczy, to oto cudo, które teraz widzicie, specyfikacja pojawi się wam teraz tu gdzieś. Zapraszam też do opisu, możecie zerknąć, więc myślę, że idealnym byłoby właśnie zrobienie sobie teraz takiego openingu, oczywiście. Także moi drodzy, nie przedłużamy, 100 pakietów czeka na nas, będzie szybko, zwięźle i fajnie, także łapka w górę i lecimy z pierwszym pakietem ze 100. Matko Boska, to będzie długi odcinek. Ciekaw jestem w ogóle, ile wypadnie nam legendarnych. Okej, lecimy dalej. Nic specjalnego tutaj się nie stanęło. Kolejne 3 niebieskie. Rzadki, skórka rzadka. Nic jakiegoś nadzwyczajnego. Także otwieramy. I zobaczymy tak naprawdę, jak się opłaca kupować te paczki. Wiemy też doskonale, że za konkretną ilość paczek dostajemy konkretną ilość legendarnych skinów, jeśli to kogoś interesuje. Ale jak na razie wypadają same niebieskie. Dla przypomnienia, biały, fioletowy, biały, niebieski, fioletowy oraz żółty, złoty, legendarny. Mamy pierwszy fiolet, zobaczymy co to jest. O, od razu sobie to wyposażymy w wersję fabryczną. Peacekeeper, jeden z moich ulubionych. Oraz jest jeszcze, słuchajcie, zupełnie osobny pakiet dla Wraith. Pakiet Hailroom chyba, z tego co kojarzę. Więc to również, no, jeśli nie teraz przy 100 pakietach, to tak naprawdę nigdy, bo raczej szybko czegoś takiego po raz kolejny nie zrobię. Nie wiem, po co ta świnia tu jest tak naprawdę. Widzicie, czego to się nie robi dla łapek w górę? Aż wziąłem pluszaka, świnie. O, świni nie ma, od razu lepiej, dobra. Co my tu mamy? Okej, mamy legendarną ramkę dla Lifeline, jest okej. Lifeline często gram. I mamy też epicką skórkę dla Wingmana. Wingman był podobno jakiś nerf, ale i tak jest w dalszym ciągu mocny, także wydaje mi się, że możemy lecieć dalej. Pierwsze 10, szału nie ma tak naprawdę. Jeszcze 85. O, chyba druga legendarka tak naprawdę. No i tutaj już jest coś sensownego. R301 bardzo ładny, więc na pewno sobie go weźmiemy. Wygląda naprawdę, naprawdę kozacko. Jest po prostu w cholerę kolorowy, nie? A wydaje mi się, że w takiej grze, jaką jest Apex Legends, no to te kolorki można w zasadzie dawkować jak tylko się chce. Przy okazji, jak wam mija niedziela? Widzimy się w niedzielę. Ja też, słuchajcie, czekam tak naprawdę na kwestie związane z nowym sezonem, czyli z tym, co miało wyjść na początku marca. Mamy już w zasadzie połowę marca i jeszcze nie ma tak naprawdę żadnych informacji konkretnych na ten temat, kiedy miałoby się pojawić cała przepustka sezonowa. Kolejny legendarny. O! Legendarne to nałożę. Nawet jeśli z Gibraltara nie korzystam, to mimo wszystko nałożę. No i też, słuchajcie, mam w planach parę filmów takich typowo Apexowych. Ja generalnie za każdym razem, kiedy wychodziły jakieś Battle Royale, to nie byłem jakimś najlepszym graczem tych Battle Royali, umówmy się. Ale pograłem troszkę w tego Apexa, nie jakoś bardzo dużo, ale pograłem samemu ze znajomymi na konsoli, na PC-cie i mam plan zrobić parę naprawdę takich filmów stricte merytorycznych, aby pomóc przede wszystkim wam, osobom, które też miały jakieś problemy z samą grą, które po prostu dostają pod dupie. Jeden z filmów na pewno będzie nosił tytuł Jak nie ssać w Apex Legends. Epicka skórka Bangalore, niech będzie. I mam też w planach materiał, w którym porównałbym, słuchajcie, granie na konsoli w Apexa, a na PC-cie, bo przepaść jest po prostu ogromna, ogromna. Devotion, zielone, legendarny talizman, wlatujemy 74 pakiety w dalszym ciągu przed nami. Lecimy, nie śpimy, więc let's go next. Mamy fiolecik. Epicka skórka. Go next. Kolejne materiały rzemieślnicze. Z tych materiałów to pewnie będę mógł sobie kupić coś.
Ale cała frajda polega właśnie na tym, że można... O, mamy tego. Ale już mam takiego. Już mam na ten rewolwer w zasadzie. Taką skórkę. Tutaj mamy kolejny sztandar. Czyli nic ciekawego. Ko, teraz dwa fioletowe. No ładnie. No ładnie. Epicki, nie, mam złoty i tutaj mam... No, na Mozambika! Lecimy z Mozambikiem, tak jest! Ja liczę na jakiś naprawdę genialny... na jakąś genialną końcówkę. Bo jak nie będzie żadnej genialnej końcówki, to nie będę wiedział, jak mam ten materiał nazwać. Także nic nowego, nic ciekawego. O, proszę bardzo, fiolecik. Epicka skórka, dobra, niech będzie. Niech będzie ta epicka skórka. Na robociku nic specjalnego nie mieliśmy. O, poza. O, poza zawsze też fajne. Pozy są spoko. Może tą świnię powinienem z tej podłogi podnieść. Tak naprawdę. Podnieśmy tą świnię. Dobra, podniosłem świnię. Jak się wydurniać, to się wydurniać, nie? To tak wygląda trochę dziwnie. O! Wziąłem świnię i mamy legendarny od razu. Proszę bardzo, pięknie, R99. No bardzo ładnie. Ej, to wygląda naprawdę ładnie. To wygląda naprawdę ładnie. Podobało mi się to w tym skinie, że nie był on taki typowo spłaszczony, w sensie, że miał jakiś taki element... O! Że miał taki element wypukły. W sensie tą rurę taką, która okalała całą broń, nie? No dawaj, świnio, przynieś szczęście. Przynieś szczęście. 30 pakietów jeszcze zostało. O, tempo mamy szybkie. O, kolejna legendarka. No może nie zrobię z ciebie bekonu na jajecznicę. O matko, ile tutaj tych? 600. No dobra. Niech będzie. Nic takiego. Nic takiego. Kolejny legendarny. Świnia się sprawdza. Może jakbym wziął kubucia puchatka, to byłoby jeszcze lepiej. O proszę, peacekeeper. No, no ten to jest sztos. Ej, ten jest ładny. Ten mi się zajebiście podoba. Muszę powiedzieć szczerze. Ten jest super. Ten jest super. W ogóle nią nie gram, także ona mi to trochę tak zwisa. O! No, końcówka, powiem wam, nie jest taka zła. No, jest u Bangalore, nie? Bangalore. No i też mam... Kurde, dwie legendarki na Gibraltara, a w ogóle tym Gibraltarem nie gram. No pech, no. No problemy pierwszego świata po prostu. 17. No, no musi być takie pieprznięcie mocne na koniec. No, no, na koniec mocne pieprznięcie. Sztandar. Nic ciekawego. Znowu nic ciekawego. Let's go next. Też nic ciekawego. Zbliżamy się ku końcowi coraz bardziej. Znowu dwa rzadkie. Mech. O! Kolejny legendarny. No! Jest okej, na Miraża. Jest okej. To nawet będzie częściej teraz grany ten Miraż chyba. Jak takie coś ładnego wpadło. Chociaż najbardziej to bym wolał jednak Lifeline. Do Lifeline też nam chyba sztandar wypadł. Lifeline i Bangalore. Okej, ostatnia dziesiątka, słuchajcie. Musi być piękno. 10. Nie ma nic. Halo, oddajcie mnie moje pieniądze. 9. No niestety nie. 3 rzadkie. 8. Uwaga, uwaga. Nic. 7. Uwaga, uwaga, uwaga. Nic. 6. Ile w ogóle, słuchajcie, wy otworzyliście paczek w swoim życiu w Apexie, tak najwięcej, albo ogólnie w jakiejkolwiek grze? Ile wydaliście maksimum paczek? Bo zawsze mnie to interesowało. Ile faktycznie można wydać pieniędzy na takie kosmetyczne itemki, kosmetyczne przedmioty. No, mamy fiolecik na koniec chyba. 3, 2, 2. No i teraz ostatnia szansa. No ostatnia szansa. Ostatnia paczka. No niech coś wlecił. No. I dupa, nie wleciało.
Także moi drodzy, otworzyliśmy sobie do naprawdę bardzo dużo wszystkiego. Ja wam życzę bardzo miłej i przyjemnej niedzieli. Dajcie mi znać w sumie, który ten skin, który teraz wam wypadł, najbardziej wam przypadł do gustu. Świnia się z wami żegna. Pamiętajcie o ocenieniu materiału, jeśli się spodobał. No i pamiętajcie, Kromka gada radzi. Nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.